Cześć, właśnie przyszła mi paczka od magicznej kostki i to będzie taki pierwszy porządny unboxing na moim kanale. Paczka jest całkiem konkretna. Trochę się tutaj naderwała podczas transportu, ale to nic. Mam nadzieję, że się z kostkami nic nie stało. Paczka waży 1,5 kilo, więc naprawdę jest w niej dużo kostek. Jak już możemy zauważyć, jest naprawdę bardzo dobrze osłonięta. Dużo folii bąbelkowej. Zaraz Wam przedstawię kosteczki i trochę o nich opowiem. Więc na wstępie już widzimy tutaj bonusy, długopis, magicznakostka.pl, bardzo ładny. Na pewno będzie ciekawie się nim pisać. Co my tu mamy? Elegancki woreczek na kostki. Nie ma żadnego logo, jest przyjemny w dotyku. Mamy tutaj naklejki na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, na siódemkę. Fajnie. Mamy dwie podstawki do kostek. Jeszcze jeden długopis. I smar. Jaki to smar? Chyba maru, smar maru. Więc to są pierwsze rzeczy z paczki. Myślę, że gratisy. Tak, to są zdecydowanie gratisy. I serdecznie polecam właśnie aukcję magicznej kostki. Naklejki. Dobra, jedziemy dalej. Mamy tutaj kostkę Diane Punchy. Otworzymy ją zdecydowanym ruchem. I jest to kostka na czarnym plastiku. Patrzymy dalej. Tu mamy dwa Diane Punchy na plastiku białym. Razem z podstawkami i dodatkowymi naklejkami. Bardzo fajnie. Podwójny zestaw naklejek od Diana. Jeden Diane Punchy. I drugi. Otworzę je szybko, bo jeden miał być obklejony half brightami. Zobaczę, czy jest. I to jest chyba właśnie ten. Tak, to są half brighty chyba. Tak mi się wydaje. Jeszcze zobaczymy tego. Nie chcę zniszczyć pudełka. Tak, to są zdecydowanie half bright. Dobra, więc fajnie. Wszystko się na razie zgadza. Włożymy je na bok i zajmiemy się kolejną kostką. Sami zobaczcie, jest to kostka Shengshou 7x7, na którą najbardziej czekałem w całej tej przesyłki. O, jaka jest ciężka. Ona ma chyba wagę większą niż te wszystkie kostki. Trudny poziom. 7x7 Shengshou. Odłożymy ją na bok i zajmiemy się kolejną kosteczką. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Nie mam pojęcia, co to może być. Zobaczmy. Jest to kostka typ C, 3x3. Jeszcze jej nie otworzę, zaraz ją otworzę. Patrzmy dalej. I tu jest Siamese Mirror Block. Podobno bardzo fajna kostka. Mamy tutaj następnie... to jest Mega Minx Shengshou. Wszystkie kostki są bardzo dobrze zapakowane. Lecz tutaj się niestety trochę pudełko zepsuło. Szkoda, kurczę. Niefajnie. Ale jest to Mega Minx Shengshou. O kurczę, strasznie się pudełko zepsuło. Niestety. Kostka trochę zakurzona, ale jest Mega Minx. Jedziemy dalej. Następną kostką. Co my tu mamy? Dwa Shengshou Windy.
Jak sami widzicie, naprawdę dużo kostek. Tak, dwa Shengshuindy. Jeden spadł, ale to nic. Dwa Shengshuind. I dodatkowe naklejki też. Shengshuind z dodatkowymi naklejkami od Diana. Położymy je na bok. Strasznie to chaotycznie robię, ale jestem trochę zaciekawiony wszystkimi kostkami, bo jest ich naprawdę bardzo dużo. I mamy tu jeszcze Shengshu Mirror Block ze złotymi naklejkami, jak widać. Dobra, to ja tu uporządkuję i zaraz wam pokażę wszystkie kostki, które otrzymałem. Sami zobaczcie, ile tego jest. Dodam tylko, że część z tych kostek jest przeznaczona na konkurs, do którego już teraz zapraszam. Z samej przesyłki od Magicznej Kostki jestem bardzo zadowolony. Jedynie tutaj właśnie Megaminx się trochę uszkodził, ale reszta kostek jest w doskonałym stanie. Kostki szły przez 3 dni i już są u mnie, więc całkiem szybka wysyłka. Podsumujmy teraz. Dostałem woreczek, bardzo fajny, na kostki. Dwie zwykłe podstawki i dwie podstawki takie fluorescencyjne, one świecą w nocy. Naprawdę super sprawa. 10 ml smaru maru, dwa sety naklejek od Diana i set naklejek do kostki 7x7. Gratisowo też dwa długopisy od Magicznej Kostki. Z takich kostek standardowych dostałem 3 Diany Panshi, 2 na białym plastiku, 1 na czarnym, 1 z naklejkami Half Bright i 2 normalne. Jest tu też Wittu. Otworzymy ją. Nie chcę zniszczyć pudełka. A jest to chyba bardzo fajne. O kurczę, super się rusza. Ma bardzo przyjemny dźwięk. Pierwsze wrażenia są super. Jest dość luźna. Ścina zakręty, w tył niezbyt. Ale całkiem fajne ścinanie. Odłożymy pudełko. Dostałem dwa Shengshuind. Jest już recenzja, możecie sami zobaczyć. I dostałem też Shengshu Mirror Block ze złotymi naklejkami. Oczywiście jak to w Shengshu instrukcja. I o kurczę, kostka jest tłusta, nasmarowana. Patrzcie, jak się fajnie odbija światło. Naprawdę bardzo fajna układanka. Dużo tych kostek jest, jestem bardzo zadowolony. I mam jeszcze 3 takie kosteczki niestandardowe. Zaczniemy od tego giganta. Jest to 7 firmy Shengshu. Na czarnym plastiku. Jest kostka. Nie ma instrukcji. Dziwne. Ale to przecież układa się podobnie do... O jejku, jest strasznie tłusta. Już to czuję. Ale rusza się, ja nie mam takiego giganta. Patrzcie, jaka jest duża. Rusza się super, jest bardzo nasmarowana, strasznie tłusta, trochę się lepi niestety. Ale to jest dla mnie plus, bo będzie na pewno lepiej chodzić. Bardzo dobra kostka. Mamy tutaj Shengshu Megaminx z instrukcją, trochę zakurzona. No, czasem będzie ją doregulować, ale jest całkiem fajna. Mamy instrukcję. No i mamy jeszcze Siamese Mirror Block. Bardzo naprawdę interesująca kostka. Dostępna u Magicznej Kostki. No i tutaj się już troszkę pudełko podarło, więc otwieram. Kostka jest nasmarowana. Nie wiem, jak się ją kręci jeszcze, więc nie chciałbym tutaj nic popsuć. Tutaj się nie da ruszyć. Tu się tylko da ruszyć. Tutaj się nie da. Tu ma w zewnętrznej warstwie też naklejki. Jest to taki
podwójny Mirror Blocks. Kostki są naprawdę świetne. Najbardziej jestem właśnie zadowolony z siódemki, bo taka kostka to jest naprawdę wyzwanie i zajmuje dużo czasu ułożenie, więc będzie co układać. Mam nadzieję, że się podobało. Jak już wspominałem, część z tych kostek jest przeznaczona na konkurs i bardzo bym was prosił o wpisywanie pomysłów na konkurencję w komentarzach pod tym filmem. Jeszcze raz dzięki magicznej kostce za tak szybką wysyłkę. Dzięki wielkie. Cześć.